Kochani, ja się chciałem podzielić takim świadectwem przekonania o słuszności działań, to znaczy o potrzebie takiej, jeśli coś robimy, bo często mówimy o tym, że idziemy z wiarą, modlimy się o to na modlitwach i właśnie to przekonanie o tej słuszności jest bardzo ważne. Ja pamiętam, jakiś czas temu byłem na takim spotkanku u Michała i u Julity i rozmawialiśmy sobie, dzieliliśmy się różnymi rzeczami. Rozmawiałem też z Michałem o swoich działaniach, o swojej muzyce. No i ja tak sobie mówiłem, że no działam, ale tak się z boku trochę temu przyglądam. Tak jakby stałem sobie na takim rozdrożu, że wiadomo, robię tą muzykę, ale gdzieś jakoś miałem jakieś takie zawahanie, jakiś taki nie do końca brak pewności, no bo ten świat hip-hopowy i ta cała branża muzyczna jest taka, no wiadomo jaka, i też taka w ten negatywny sposób sztywna i taka agresywna, że tak powiem. I trzeba też umieć w nią wejść, aby iść w tym danym celu po tych ludzi, prawda? Aby umieć się tam po prostu poruszać i obracać, nie? No i ja tak powiedziałem wtedy do Michała, że ja sobie działam tutaj, robię, ale tak się z boku przyglądam, czy to zaskoczy, czy nie. I wtedy Michał powiedział mi takie bardzo ważne słowa, które mi bardzo utkwiły i które spowodowały, że ja mogłem iść jakby dalej na całość. On powiedział, no ale to tak, nie możesz sobie tak stać z boku i patrzeć, albo masz pewność i wiesz, że to jest to i w to wchodzisz, albo nie. I wiecie, te słowa wręcz bym powiedział, że zaorały mi w głowie taką bruzdę, wiedziałem, że o to chodzi. Wiedziałem, że albo ja wiem, że to robię i idę w tym temacie do przodu, albo z tego po prostu rezygnuję. Zdecydowałem, że to robię, no i już, no i rzeczy się po prostu dzieją, co też tam wam na bieżąco mówię. I też było kiedyś kazanie, które też jest tutaj związane z tym, co teraz mówię i które też wywarło bardzo trwały ślad w mojej głowie. To też było kazanie Michała, które mówiło o tym, że o pozyskiwaniu ludzi dla królestwa poprzez wchodzenie od wewnątrz, czyli jakby wchodzenie w struktury. I też zrozumiałem, że to jest ważna rzecz. Dzisiaj wiem dla siebie, że jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów, aby szerzyć królestwo, prawda? Wiadomo, głosimy w różnych miejscach, na ulicy, tu i tam, ale kiedy wchodzimy od wewnątrz jako postać, tak Agata też kiedyś fajnie powiedziała, że można być zwykłym fryzjerem i móc potężnie szerzyć królestwo, ponieważ u fryzjera najwięcej informacji się zdobywa o tym, co się dzieje na wiosce. No ale tak samo poprzez muzykę i poprzez wejście do tej branży jako autorytet dla tych ludzi, którzy robi muzykę, która jest gdzieś im bliska, no to można właśnie, wchodząc w to miejsce od wewnątrz, tak jak to było powiedziane na tym kazaniu, można bardzo wiele zdziałać, no i też dzisiaj działamy. Jesteśmy fajną, zwartą ekipą, mamy tutaj trójeczkę GRO Gang i idziemy, mamy cały następny rok zakontraktowane koncerty, także jest co robić i możemy właśnie w taki sposób działać. I jeszcze jedna ostatnia rzecz. Jakieś dwa czy trzy miesiące temu modliliśmy się, przed rozpoczęciem modlitwy wstawienniczej Michał mówił o... goniliśmy tak zwany... chwileczkę, ja sobie to zapisałem. Narzekanie, biadolenie, tak. I ja powiem tak, ja jestem osobą... Ja na samym końcu bym powiedział o sobie, że jestem osobą, która narzeka, bo ja zasadniczo nie narzekam w ogóle, prawda? Znaczy tak ja bym siebie ocenił, ale nie wiedziałem dlaczego, utkwiło mi to bardzo w głowie i chodziłem z tym później. Kolejny dzień mówię, co z tym narzekaniem, ja nie narzekam, prawda? Ale i analizując to mówię, Boże, pokaż mi, o co chodzi, bo ja nie wiem, o co biega, nie? I zaraz zobaczyłem w najdrobniejszych takich życiowych sytuacjach, i to mówię, to są bardzo drobne sytuacje, a to mi grafik nie pasował, a to mi to nie pasował, takie drobne sytuacje. I sam się zacząłem łapać, że takie naprawdę drobne rzeczy mi nie pasują. Przyjdę do domu, to kochanie, to było nie tak, tamto było nie tak. Ja już dzisiaj nie pamiętam przykładów, ale chodzi o to, że sam zacząłem się łapać na takich bardzo drobnych rzeczach, na które mi po prostu nie pasowały. I to, że one mi nie pasowały, powodowało to, że ja w swoim sercu że tak to nazwę, sobie sam tak sobie często pod nosem narzekałem, kiedy zacząłem to eliminować, kiedy zacząłem się po prostu cieszyć
cały czas, słowo mój, radujcie się cały czas. Ja się postanowiłem cieszyć cały czas, bez względu na okoliczności, które są, bo są trudne, różne okoliczności. Przychodzą do mnie różne okoliczności, postanowiłem na nie nie biadolić. Sam do siebie, czasem nie trzeba wypowiedzieć słowa, żeby narzekać. I zaświadczam wam dzisiaj, że życie bez jakiegokolwiek narzekania jest dużo łatwiejsze, ponieważ duży ciężar z człowieka spada, mimo że to są drobne narzekania.